Okej. Zobaczymy, czy mi to wyjdzie. Nie wiem, na jakiej zasadzie to będzie wyglądało. Zobaczymy. Tutaj coś jest. Aha, ten Taoist Talisman. Dobra, to już nie będę czytać. Dobra, czekaj. Bo ja nie wiem, bo ona mi narysowała... Aha, dobra. Bo ja skoro... Jezus. Skoro mam... jakby zrobić z tego jedno pociągnięcie, to ja muszę sama wymyślić, którą stroną mam iść. Teraz pytanie, jak ja mam tym sterować? Aha. To ja mam wymyślić, z którego w ogóle mam zacząć, tak? To będzie trudne. Z którego miejsca mam w ogóle zacząć? Nie, to w sumie jest okej, jak to wraca. Aha, czekajcie. Tak, tak, tak. Tak. Aha. Kurczę, nie wiem, jak mam o to zahaczyć za bardzo. O, może tak. Chociaż nie wiem, czy ja wszystkich linii nie muszę wypełnić w takim razie. O, ale udało się. Okej. Aha, i o co? Ona mi to zapisała? To rozumiem, że teraz ten drugi. O Boże! Ten to już w ogóle skomplikowanie wygląda. Tak, 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 tak. O matko bosko. Aha. O Boziu, Boziu. Może tu zaczniemy. Finał boss. No. Masakra. Bo ten rysunek się wydaje taki skomplikowany. No tutaj to muszę zakręcić, więc... jak mam ten kwadrat zrobić, żeby w ogóle wyjść z tego.
O, dobra, udało się, wow. Wiesz, to jest takie dziwne, bo czasami mi pozwala ta gra jakby przejechać po tych samych liniach, a czasami nie, więc nie do końca rozumiem, ale się udało. Dobra, czy ja mogę tam wrzucić te ingrediencje? Jak mam to włączyć? Matko Bosko. Co się tu dzieje? Żeby stworzyć to lekarstwo... We will need to achieve equilibrium. Nie wiem, co to jest. Widzisz ten 3x3 kwadrat? Coś tam? Tak. In order to balance the heat, the total number of ingredients in each column, each row and both diagonals must be equal. Otherwise the medicine will not work. O Boże. Musimy zbalansować podgrzewanie. Więc jakby numer wszystkich składników w każdej kolumnie, w każdym rzędzie i no i po skosie muszą być równe. Inaczej lekarstwo nie zadziała. Dzięki Michu. Muszę osiągnąć równowagę. O matko bosko. Chyba sudoku. Ja nienawidzę sudoku. O Boże, ale to, ale w sudoku to przynajmniej jest jakiś początek. Coś dają, wiecie, jakieś początkowe numery chociaż. A tutaj to guzik. Ja nie wiem za bardzo. Incorrect. No naprawdę? Jezus, nie lubię stoku. Klikaj na pałę, jakoś to... To jest 3, 6, 7, 8. Są takie duże numery, że... Dobra, a co ona podpowie? 4 plus 5 plus 8. Wrong again. Wygląda na to, że musisz poćwiczyć twoją matematykę. Super. Nie, powiedz mi już. Do you remember all those Taoist books you read? This alchemist's furnace is just the same. Czyli pamiętasz wszystkie te książki taoistyczne, które czytałeś, ale ten piec jest taki sam. Super, dużo mi to podpowiada. No właśnie, podpowiedz mi coś. 9 numerów musi być zbalansowanych, równych. 5 jest w środku. Widzisz? 1, 9 i 2 i 8, 3, 7 i 4 i 6. Sumy wszystkich są takie same. Wszystko, co musisz zrobić, to znaleźć odpowiednią pozycję. Nie rozumiem. Nie rozumiem w ogóle tych podpowiedzi, które ona daje. Się rozwiązać sepuku. Super. Czyli co? 5 musi być w środku? Czyli tak jak jest tutaj? I do tej 5 mam dopasowywać całą resztę? 1, 9, 2 i 8, 3, 7, 4 i 6. Nie wiem, nie rozumiem. 1, 9. So each line should add up to 15 in total. Aha, czyli on mówi, że 15 mamy uzyskać.
Let's review some basic math after finishing this case. Super. Jeszcze mnie opraszają. czyli mamy 15 zrobić, że 15 ma być sumą. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. To jest 9. Matko Bosko. No chyba po skosie też ma być 15. Jest 9 plus 5. 14. Aha, ale nie mogę tego już co... A to już nie mogę tego... Aha. Dobra, już myślałam, że się nie da. Tu jest 6, 7, 8. 8 plus 5. I plus 6. Jezus Maria. Nie, ja się nie nadaję do takich rzeczy. Z matłą u mnie ciężko. Mi się wydaje, że to tak nie będzie, ale nie wiem. Trzy, sześć, siedem. Plus pięć, 12. I plus 3, 15. No to się zgadza. 6 plus 5, 11 plus 4. 15, no to chyba się zgadza. Mam ochotę płatać figle, taki chochlik mnie nawiedził. O nie, Team Koza. To nieładnie. Gdzieś mi się nie zgadza. 6, 7, 8 plus 5. No ale tu się zgadza chyba. Nie wiem, gdzie mi się nie zgadza. Sześć. Pięć. Może tutaj. Tu jest... Nie, no tu jest raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. 9 plus 2. 11. No tu się nie zgadza, bo jest 14. Tu musiałby być jakiś wyższy numerek. Teraz jest za dużo znowu. Oh my goodness me. Kurczę, no tam to było dobre. W sensie, no... Tu mi tak pasowało. Tu jest 4. By to zamienić z tą trójką. To jest... 4, 5, 6, 7... to jest 9. Plus 4 to jest 13. No i to jest 15. Tylko tu zaś pewnie się nie zgadza.
bo tu jest, będzie za wysoko chyba. O, 9 plus 3. Dwanaście i sześć, to jest 7. Tu jest teraz za wysoki numer. Tu jest zaś za mało. Oh my goodness me. Zamieńmy to. Coś za mało. Tu będzie za dużo. No to też będzie za dużo z tamtej strony. No tu jest za dużo. Matko, nie sądziłam, że będę myśleć o matematyce w tej grze. Jeszcze z sudoku. Ona mi więcej nie podpowie, prawda? No, ja nienawidzę sudoku. Jeszcze powiedzmy, trochę lepiej mi idzie, jak już są jakieś cyfry na przykład ustawione albo coś takiego. No co prawda tutaj wiemy, znaczy tak mi się wydaje, że piątka jest po środku i z tej podpowiedzi od Light. Natomiast no cała reszta i tak jest trochę za bardzo skomplikowana dla mnie. No tutaj brakuje, no. Wysyć 14, to nie pasuje, no. Tutaj musi być 8, no. Słaba część tej gry. No to też zależy, nie? Bo niektórzy ludzie lubią matematyczne zagadki. Jakby ciężko trafić w gusta wszystkich ludzi, nie? Z zagadkami. Tutaj i tak jest różnorodność tych zagadek dosyć spora, bo mamy i zagadki muzyczne, i matematyczne, i jakieś prostsze, i trudniejsze.
Chociaż fakt, że to jest chyba druga zagadka matematyczna, bo wcześniej mieliśmy też chyba jakąś z liczeniem wcześniej pieniędzy chyba, czy coś. No tutaj tak jakby nam się zgadza, więc mogłoby to tak zostać. Tu jest 7 plus 6 to jest 13, to jest 16, to już jest za dużo. Tutaj musiałoby być o jedno mniej. A jak to zaś zmienię, to zaś tu się nie będzie zgadzać, no i to tak w koło Macieju. No tu jest zaś za dużo na dole. O! Trafiłam. Nawet nie zdążyłam policzyć, bo już mówię, a może trafię. Ja walę, masakra. Dzięki. Cześć, szpilki Jolki. Akurat dominęła cię zagadka matematyczna. Co tam u ciebie? O, dobra, udało się. For Reed River Village. Dobra, wszyscy się gotują. It's time. Jezus, co on ma za piszczałk. No response? Incoming! Wielka pajęczyca. Curse you! It's time. No dobra. Co mamy robić? Już nie pamiętam. We are counting on you! No, no! Nie liczcie na mnie za bardzo. Myślałam, że jakaś erotyczna. Chciałam być zazdrosna, że beze mnie langusty się robią. Chciałabym, ale to nie ten typ gry, szwinki jąki. Boss fight. No bo ja miałam ją zafrizować najpierw. Nie da się zafrizować, no to co mam zrobić? Mam się leczyć? Może mam użyć tego najpierw? Albo tego. Nie mogę podejść bliżej. Co mam zrobić? Już miałam ją zafrizować. Ech. Zapierdziel w pracy, a do stycznia jest bardzo ciekawie. O nie. Współczuję. Trzeba dużo odpoczywać w takim razie. Szpilki Jolki, jak po pracy. Żeby nazbierać energii. Nie wiem, może mam zejść na dół. A bo ja miałam iść do tej jaskini chyba, do środka. Bo oni mieli ją wylurować, a ja miałam... O, właśnie. Alchemy will protect me from the poison. Dobra. No to let's go. Idziemy zwiedzać jaskinię. Pełnoletniej córce chciałabym. No to właśnie jak prawie pełnoletnia, no to już się niech sama radzi. W życiu. Boże, tu jest jakiś świecący szczur? Co to jest? Co to jest? These stones. Aha, te kamienie zostawiła Ying. Czyli pewnie oznaczała sobie drogę. The Spider Fighters said it's like a maze down here.
Didying leave this to show us the way, czyli ona zostawiła jakby, byśmy wiedzieli, znali drogę, nie? O matko, ona coś tam mówiła o tej... O Boże, ile ja mam tych czarmów. Ona mówiła o pig i rabbit. Tylko tutaj nie ma chyba takich kamieni. Chyba, że to ma być pig. Nie. Znaczy u mnie zdrowie ogólnie w porządku. Precelek tam trochę pociąga nosem. Ale ogólnie jest ok. Także spoko, trzymamy się. Ona tutaj jeszcze miała cow, chicken, fish. No to może spróbujmy tego. Cow. Znaczy jak mi się wydaje, że to jest cow. Tu jest chicken chyba. O matko, spider eggshells. Świetnie. A to co? Headless ghost. Head, my head! O nie, zabrałam głowę. To jest fisza chyba, więc wydaje mi się, że... O, tam jest kwiatek! Świetnie, nie zbiorę go. To jest fisz, tak? Dobra, idziemy na fisz. I teraz pewnie mamy się trzymać tego, co ostatnio mi dała. Musisz rozgrzać precelk. No ja go rozgrzewam cały czas. Precelek tam wcina i tego czosnka. Też wszystko w porządku ze zdrowiem. No, to dobrze. Pig rabbit. O, tu mamy świnkę. Dobra, czyli świnka, czyli tutaj chyba. To jest rybka. Znowu kurczak chyba. Tu jest rabbit. No i dotarliśmy gdzieś? Jest jakaś czaszka. Znalazłam skula. Jakieś dziwne dźwięki są tutaj, w ogóle masakra. Dobra, ale gdzieś dotarliśmy. Body hangs from the cobwebs. Fajnie. Jakieś ciałko. O Boziu. Musimy się pospieszyć. Nie jestem pewna, ile mamy czasu. Więc musimy po prostu położyć to zaklęcie tutaj, tak? Tak. She returned from that entrance on the left. Wróci z tego wejścia po lewej stronie. No, tylko Siri aż mi się odpaliła, nie wiem czemu. Okej. Okay. With our trap set, you can lure her into the cave. She'll crash into each spell as she chases us further in. If everything works, the magic alignment will get the job done. Czyli musimy ją tutaj sprowadzić. If the spells won't work, don't work then. No właśnie, jeśli zaklęcie nie zadziała. Zadziałają tak długo, jak je ułożysz odpowiednio. Więc powiedz mi zasady jeszcze tego zaklęcia. Najpierw każdy explosion charm musi mieć przed sobą freeze charm. Otherwise the enemy will evade the explosion easily. Okej, okay, czyli no, musimy ją zestunować, żeby ją wybuchnąć, no.
Siri nie działa na telefonie. A czemu ci nie działa na telefonie? U mnie chyba działa. Nie wiem. Przed chwilą się pojawiłam przez chwilę. Po drugie, naszyjnik must not be next to the explosion charm, otherwise it will be damaged. Czyli naszyjnik nie może być zaraz po explosion charm, ponieważ może zostać uszkodzony. Po trzecie, scroll musi być blisko naszyjnika, żebym mogła przekierować jego moc. I nie wiem, po prostu się nie odzywa od samego początku, odkąd ją mam. Tak jakby nie wykrywała mojego głosu. Aha. No kurczę, no to nie wiem. Nie znam się, może coś tam się nie ogarnia. A da się ją ustawić od samego początku? Zresetować jakoś? W sumie nie wiem, nigdy nie próbowałam. A w internecie nic nie piszą na ten temat? The series of the spells must be balanced. Boże. Seria jakby tych zaklęć musi być zbalansowana. Pierwszy i ostatni item musi do siebie pasować, podczas gdy drugi i drugi od końca też chyba, nie wiem, kurde. You got it? Oczywiście. Wszystko wiem. Może się obraziła. Nie znalazłem, co mogłyby pomóc. Nie, że używam tej Siri, bo mało mi potrzebna. No ja zazwyczaj też nie używam za bardzo. Jedyne, co kiedyś używałam, to do tego, żeby mi opowiadała dowcipy. O, cześć Howard. Miło mi cię widzieć. Ta aplikacja jest paskudna. Super. Przychodzi Howard, pierwsze co obraża Twitcha. No halo. Proszę. After you finish the alignment, you can send the signal to the others with your loud pipa. Okej, czyli jak już ułożę te zaklęcia, to mogę zawołać innych za pomocą pipy. Howard, my tu walczymy z pająkami. Jezus Maria, co to jest? Aegis Scroll. Świetnie. Ja jeszcze mam czaszkę. Teraz dodali aplikację Twitcha do VR. To może się wciągnę bardziej. Boże, serio? Ja cię kręcę, ale ja mam tutaj... O Boże, ja nie wiem, z której strony ja mam zacząć. Rules of Alignment. A tu co jest napisane? Placing Taoist talismans in a magical alignment, the series of spells can become powerful than the sum of its parts. However, it usually requires significant time and space to prepare. Cześć Serdel, hejka. Co tam u ciebie słychać, Howard? Kurczę, to będzie trudne, bo ja nie do końca wiem. Na pewno musimy ją najpierw sfrizować. Tylko ja nie wiem, od czego mam zacząć. W sensie od tej strony mam zaczynać. Jest strasznie dużo tych fragmentów. Dobra, najpierw dajmy ten freeze charm. Jakie mam to wybrać? Potem dajmy ten explosion. Po tym nie może być nasz naszyjnik, więc spróbujmy dać to. Potem dajmy naszyjnik. Potem dajmy znowu freeza. Explosion. I nie wiem, i znowu freeza. Something is not right. No, tak coś czułam.
Cześć Mati. Spoko, właśnie skończyłem oglądać Meta Connect, bo chciałem zobaczyć, co będzie nowego ciekawego w mojej ulubionej apce, ale nic nie powiedzieli. Ogłosili tylko nowy headset i połowę tańszy. O matko. Jakieś skomplikowane rzeczy. Howard. Przed domem takiego wielkiego pająka. Wrzuciłem mu taki tyci patyczek gdzieś na pajęczynę, ale nie był zadowolony, bo przybiegł i go wyrzucił od razu. Normalnie go zdjął i wyrzucił. Jezus. Howard, czemu psujesz pająkowi domek i żyćko? Co to ma być? No to nie wiem, może mam dwa razy dać freeza, a potem explosive. O Jezus. Będzie trudne, bo ja nie wiem za bardzo. Może ten naszyjnik ma być na końcu. Mi się wydaje, że ja mam go najpierw sfrizować. Ale no nie wiem, może on wychodzi z innej strony niż mi się wydaje. Chociaż nie, czekajcie. Wezmę to. Może cię namówię w końcu, żebyś miała konsolę VR, bo nie mam z kim. Nie wiem. Ja mam trochę za dużo gier. Innych. Ale to chyba nie musi być konsola, w sensie... W sensie VR jest nawet na PlayStation. A PlayStation to akurat mam. Dobra, dajmy to. Teraz to. Kurde, no, to był dobry plan. A, Boziu. Najgorsze jest to, że nie rozumiem. A czy ja mogę wsadzić na przykład w to kółko tą czaszkę? Nie. Czyli ta czaszka nie jest do tego. Chyba, że na końcu faktycznie ma być eksplozja, ale no to... Ja nie rozumiem, jak mam to ułożyć. No ale ta konsola jest lepsza. Dlaczego jest lepsza? Wytłumacz mi. Też miałam, ale nie używałam. Za mało osób jeszcze to ma, żeby można się fajnie bawić. Serio? No ja w sumie w ogóle nie słyszałam o konsoli Meta VR. Ale ja w sumie nie siedzę w tym temacie za bardzo. Szkielet w sieci, może też mu trzeba coś dać, może tą czaszkę. Nie bardzo. To jest w clue. Every explosion charm must have a freeze charm to its immediate left. The jade pendant must not be next to the explosion charm. The scroll needs to be close to the pendant so that light can supply power for it. The sequence must be balanced. The first and the last item must match, but the second and the second to last item cannot. Aha, czyli jako drugi i przedostatni item nie muszą być zgodne. Ale ten, który zaczyna się i kończy, no to muszą być zgodne. Czyli co? Muszą być takie same? Muszą być takie same, czy muszą być takie... Chociaż takie same to już próbowałam. Więc co? Muszą... O Jezus.
Bo teraz mam freeze. Freezem się zaczyna. Co, tak jakby explosion? Dajcie mi to. MetaQuest, Aniu, to jest konsola właśnie. Nie, nigdy w życiu nie słyszałam o takiej konsoli. Czyli loot musi być na początku i na końcu. Mówisz, że to ma być to samo? Tak, tylko na tym oglądałam jakieś filmy, więc dla mnie było nieprzydatne. O nie. Bo jakby mogę zakończyć to explosion. Tutaj damy freeza. Tu damy freeza. Tu scrolla. Tu pendant. I dalej nie działa. Może dlatego, że ten freeze tu jest. Nie, to jeszcze nie jest DLC. To jest no, z końcówka tej gry, nie? Głównej fabuły. Zrozumiałem, że na końcu, na początku ma być to samo, a reszty nie wiem, bo nie są... Dzięki, Howard. Tak to jest. Przychodzisz i nawet nie pomagasz. No ja nie wiem. Ciebie przyjadę następnym razem, to wezmę ze sobą. Boże, ona taka mała jest, że można ją wozić.